To jest sklep z kimonami Suzushimaya. Od wielu lat zaopatruje członków rodziny Kudo. Czasem szyją też ubrania dla samego cesarza. To bardzo luksusowe miejsce. Witam pana serdecznie, panie Kudo. Dziękuję ci za pomoc. Mam kilka rzeczy, które chcę panu pokazać. Wszystkie spełniają warunki, które przedstawił pan wcześniej przez telefon. Proszę za mną. Idę. Nareszcie, panie Kudo, w końcu przyszedł czas i na pana. To nie tak. Trochę to skomplikowane. Ależ naprawdę nie ma się czego wstydzić. Przecież po raz pierwszy przyprowadził pan ze sobą na zakupy jakąś młodą damę. Tak, rzeczywiście to prawda. Paniczu, wiedziałeś o tym? Ostatnio odkryłam, że panienka Mio ceruje wszystkie swoje ubrania. Nawet chciałam z nią o tym porozmawiać, ale ona nie chce, żeby ktoś zauważył, jak są znoszone. Jej ubrania wyglądają, jakby mieszkała na wsi, w rodzinie farmera. I chyba ma tylko jedno kimono w dobrym stanie. Choć jest córką z szanowanej rodziny, nie ma żadnych cennych rzeczy. Właściwie nie ma nic poza kilkoma łachami. Panie Kudo? O, przepraszam. Proszę powiedzieć, co będzie jej pasować? No więc wydaje mi się, że będzie pięknie wyglądać w jasnych, stonowanych kolorach. Takich, jakie mamy na tych płótnach. A to tu? Tak. Ten materiał również zasługuje na pańską uwagę. Chociaż wolę pana uprzedzić, że zanim skończymy szycie, ten wzór może już wyjść z mody. Rozumiem. O tak, to jest to. Jaka decyzja? Uszyj jedno z tego materiału. Jeśli możesz, wybierz jeszcze kilka wzorów, które będą się nadawać. Oczywiście, z przyjemnością. Panie Kudo, czy chciałby pan to dziś ze sobą zabrać? Tak, lepiej to wezmę. Jeszcze, jeśli mogę. Tak, słucham. Bardzo proszę nie pozwolić tej młodej panience odejść. Jest jak nieoszlifowany diament, który jest w stanie oślepić wszystkich swoim blaskiem.